Fidget spinnery to zabawka, która zyskuje popularność. Dlaczego w takim razie została zakazana? Oglądajcie dzisiejszy odcinek 6:30. Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6:30. Odcinku poświęconym fidget spinnerom. Czym są fidget spinnery? Do czego mają służyć i po co tak naprawdę ktoś je kupuje? Oglądajcie, to się dowiecie, bo często pytacie. Na punkcie fidget spinnera zwariowało naprawdę wiele osób. Chociażby ja, który sam zakupiłem taką zabawkę. Za granicą jest to mega popularne. To jest trend, który teraz po prostu szczytuje, jest na jakiejś totalnej, masakrycznej fali, a do Polski oczywiście wchodzi. Wiele osób też zastanawia się, do czego to ma służyć. No i już wam odpowiadam na to pytanie. Fidget spinner to tak naprawdę prosta metalowa konstrukcja, czasami drewniana, która w środku ma łożyska. Łożyska, które się kręcą. Fidget spinner według pomysłodawców ma opanować stres, pomóc w skupieniu się, a jak i również ma być to zabawka, która ma zwalczać w jakimś stopniu ADHD. Nie wszyscy oczywiście są zgodni, bo jest też grupa naukowców, która twierdzi, że tak naprawdę fidget spinnery to tylko chwyt marketingowy, żeby zwabić potencjalnego klienta do zakupu, a tak naprawdę nie działa to w żadnym stopniu, bo zabawka po prostu się kręci. I to tyle. Ale niestety fidget spinner został zakazany. Gdzie? W Wielkiej Brytanii. Ponieważ jest tam pewna lista przedmiotów restrykcyjnych, których nie można wnosić do szkoły i na tą listę również trafił fidget spinner. Dlaczego? Ponieważ rzekomo ma rozpraszać uczniów i powodować to, że nie skupiają się oni na lekcji i przez to też nie słuchają nauczyciela. I być może faktycznie coś w tym jest, bo bawienie się taką zabawką wprowadza nas w jakiś zupełnie odmienny stan. Fidget spinner to nie jest jedyna zabawka, która w ostatnim czasie robi furorę, ponieważ już nie raz na pewno widzieliście masę innych odstresowywaczy, które pomagały w tym, by zająć nasze ręce. Ale czy tak naprawdę opłaca się to kupować i gdzie to w ogóle kupić? Już wam mówię. W momencie, kiedy natrafiłem na fidget spinnera, byłem mega tym zajarany. Tymi wszystkimi trikami, które widać w internecie, tym wszystkim, co się dzieje i tym, że on się po prostu tak fajnie kręci. Ale w momencie, kiedy go zakupiłem i wydałem 100 zł tak naprawdę na niego, ponieważ chciałem mieć po prostu coś lepszego niż zwykły plastik, to powiem wam, że pobawiłem się tym może 2 dni i to w sumie tyle. Bardzo męczące według mnie jest używanie fidget spinnera, trzymanie go w takiej pozycji, bo jest to dosyć dziwna pozycja. Nie jest to pozycja z wyprostowanymi palcami, nie jest to pozycja taka, która by nam odpowiadała, tylko trzeba mieć zgięte palce. No ale faktycznie jest fajnie się czymś takim pobawić, chociażby przez chwilę. Jeśli chodzi o mnie, gdzie zakupiłem mojego fidget spinnera, zrobiłem to po prostu na Allegro, ale znajdziecie masę innych aukcji, czy to na AliExpress, czy gdziekolwiek w internecie. Pamiętajcie tylko, że zamawiając AliExpress możecie spodziewać się, że wasz fidget spinner przyjdzie za 2 miesiące i będzie to już bardziej kit niż hit. Z racji, że nie mam co zrobić z moim fidget spinnerem i go nie używam, to chciałbym wam go oddać. Oczywiście za darmo. Jedyne co musicie zrobić, to po prostu udostępnić ten film na Facebooku, zostawić polubienie pod tym filmem, być subskrybentem mojego kanału, no i napisać coś w komentarzu, coś, co przykuje moją uwagę, tak bym was wylosował. Powodzenia. Ja tymczasem wam bardzo dziękuję, możecie napisać też, co sądzicie o fidget spinnerach, czy takowe posiadacie, czy nie. I widzimy się w kolejnym odcinku 6:30. Do zobaczenia. Cześć!